Cześć, chciałem wam pokazać tarcze, jakie można na Lego kupić dziadowskie, szajskie. Tu mam jedną tarczę. Taka tarcza, nie będę pokazywał w firmy, jaka to jest. Kosztuje na internecie 70-80 groszy, można kupić. Nowa, tu jest ta. A tu mam nową tarczę 3M-ki. A nie jest sponsorowana, tylko chcę wam pokazać, jakie mniej więcej, jaka jakość ona, nie wiem, tam kosztuje 2-3 zł. Uciąłem dwa kawałki, to jest rurka 3/4 i dwa takie słupki. To tą tarczą dziadowską już nie mogłem dociąć, musiałem drugą założyć, już musiałem założyć tą tarczę. I tą drugą tarczą, jak już drugi słupek docinałem, już jest gładkie cięcie, a to takie poszarpane. Już nie wspomnę o tym, że ciężko to szło, by tak wolno szło. Teraz wam pokażę różnicę. Ta tarcza po 80 groszy. Tak wygląda. To jest nowa tarcza, ta za 80 groszy. Zobaczcie, jaka różnica. To jest na nowej, pisze, ile tu jest. Średnica jest 125. No. A ta 3M, no to akurat jest rozmazane, bo to jest, tu jest nowa. To jest też 125. Zobaczcie, jak po zużyciu idzie. Ustawmy środek. O. Ile ścięło? To lepiej, moim zdaniem, dać te 3 zł za tarczę i żeby tyle ściągało, a nie 80 groszy na internecie czy tam na ryneczku i żeby zjechało tarczę, że nie da się już tym w ogóle ciąć. No, na razie. To nie jest sponsorowane przez żadną firmę. Chciałem wam tylko pokazać.